Wyczerpaną i ranną Ciri znaleźli na bagnach chłopi. Zaprowadzili ją do barona, samozwańczego władcy Velen. Baron zaopiekował się dziewczyną i gdy ta wróciła do zdrowia, wyprawił ją do Nowigradu. Ten kamienny krąg. Warto się rozejrzeć. Odcisk dłoni. Krew. Trzymał się za ranę, poślizgnął. Potem oparł, żeby złapać równowagę. Ślady stóp. Ledwo widoczne. To musi być on. Wiedźmin. No, no. Świat jest mały. Chyba coś zgubiłeś. Fatygowałeś się taki kawał, żeby zwrócić mi medalion? Dzięki. Solidarność cechowa wciąż żywa. Ale cechowa reputacja ma się już gorzej. Ludzie nam tej masakry nie zapomną. Wypadek przy pracy. Każdemu może się zdarzyć. No, czego jeszcze chcesz? Najpierw chcę porozmawiać, a potem się zobaczy. Siadaj zatem. Postoję. No dobrze. Co się stało w Dobrowie? Mów. Dobrze wiesz, co się stało. Zgadnij. Ile chcieli mi dać za tego Leszego? No, zgadnij! Nie jestem w nastroju na zagadki. Od początku wyglądałeś mi na sztywniaka. 12. Rozumiesz, bracie? 12 pierdolonych kor. Tyle to mnie kosztowały składniki na eliksir. A na ile się umawialiście? Kilka razy więcej, oczywiście. Ale kiedy przyszło do płacenia, wiesz, jak to jest. Mój ściewy, dziadki głodne, wojna, wola Boga, zmiłujcie. Brzmi znajomo, ale to nie powód, żeby zabić. Jeszcze nie skończyłem. Powiedziałem, że nie zmiłuję, że jak nie zobaczę swojego złota, zatęsknię za Leszem. Miny im zrzedły. Sałtys w końcu ustąpił. Nie nerwujcie, panie Wiedźmin. Schowali my skumami złota w stodole, żeby baronowe wojska nie pokradli. Oczywiście, zaraz wszystek zapłacimy. No
No i dałem się nabrać. Jak dziecko. Jeden mnie zagadał, drugi wbił widły w plecy. Więc postanowiłeś wyrżnąć całą wieś. A ty co byś zrobił? Posłał wojewodzie pismo ze skargą? Powiem ci, zdenerwowałem się wtedy, ale tak porządnie. Przywykłem już do tego, że marnie płacą, że oszukują, że wpierw błagają o pomoc, a potem plują na twój widok. Ale zabić, żeby oszczędzić parę koron? Ja mam takich skurwysynów chronić? No to wyjąłem stalowy miecz i schowałem go dopiero, jak ziemia była śliska od krwi. A czemu oszczędziłeś tę małą dziewczynkę? Bo... nieważne. Gdyby było nieważne, to bym nie pytał. Mów. Przypominała mi siostrę. Taką ją zapamiętałem, nim zabrali mnie do szkoły kota. Co z nią? Umarła jakieś 10 lat temu. Ze starości. No... Tośmy sobie pogadali jak Wiedźmin z Wiedźminem. I co dalej? No cóż, nie mnie cię oceniać. I co, tyle? Nie będziesz prawił morałów, żądał obietnic poprawy? Ludzie nazywają mnie rzeźnikiem z Blaviken. Nie bez powodu. Wiem jak jest. Czasem po prostu lecą głowy. Czekaj. Nie będę takim fiutem jak ci chłopi. Należy ci się nagroda. Masz, weź to. Na miarę na moją skrytkę. Weź stamtąd, co chcesz. Dziękuję. Nie, to ja dziękuję. Powodzenia na szlaku, wilku. Czas wracać do małej, póki jej coś nie wywęszy. Tempo, tempo! Myślałam, że nie wrócisz. Że on też ci zrobił krzywdę. Nie, nie zrobił. Nie musisz się już go bać. To zaprowadzisz mnie do cioci? Tu... tu jest strasznie. Pewnie. Chodźmy. A może weźmiesz mnie na barana? Jeśli obiecasz, że nie będziesz mnie ciągnąć za włosy. Obiecuję. No to wskakuj. Ciociu! Ciociu Ludko! Miłka, a co ty tu robisz, niecnoto? Ja... Bo... U nas we wsi... Tam nikt. Ja wszystko wytłumaczę. Idź tu na bok i pobaw się chwilę, dobrze?
W Dobrowie była masakra. Nikt nie przeżył. Nikt. Poza małą. Bogowie, co się stało? Bandyci ich napadli? Można tak powiedzieć. Zaopiekujesz się nią? Po prawdzie, lepiej, żeby się z wami została. Zabawne. Kiedyś ludzie błagali, żebyśmy nie zabierali im dzieci. Kiedyś nie było takiej biedy. Mam czwórkę wnucząt. Była szóstka, ale zeszłej zimy żeśmy dwójkę pochowali. Na zupie skory ciężko wyżyć. Weź te pieniądze. To na jedzenie. Jeśli tu zajdę i zobaczę, że wódkę pijecie... Ile koron! Niech wam bogi dziękują, panie Wiedźmin! Niech was mają w opiece! Czas na mnie. Już? Ale... Ale czemu? Taki los Wiedźmina. Zawsze w drodze. Zawsze na szlaku. Ale... Odwiedzisz mnie tu kiedyś? Może. Trzymaj się, mała. Wilka, chodź, kupimy trochę mąki. Ciocia zrobi podpłomyków. No co ty na to? Już na jedną nogę chromy, to dużo do stracenia nie ma. Do, kurwa! Czaruję! Ten skurwiel czaruje! No chodź. No dalej!
Gul, baba cmentarna. Ciekawe, czemu nie oddał trofeów? Może wtedy też próbowali go oszukać. Witajcie, panie. Czego wam trzeba? Masz brzytwę i nożyczki? To dobrze. Ostrzyżysz mnie.
Bywaj. Teraz się zatrujesz. Trzymaj się ode mnie z dala. Stań. Charakternie, co? Halo! Proszę zaczekać. Wyście są Geralt z Rivii? Zależy, kto pyta. Trzeci urząd skarbowy z siedzibą w Dorian, reprezentowany przez stojącego przed wami rachmistrza Hociebora Piętkę. Uszanowania. No, o co chodzi? Najkrócej mówiąc, o niezadeklarowane przychody. Słucham? Doszły nas słuchy, że na przestrzeni kilku miesięcy znacznie się pan wzbogacił, co wzbudziło nasze podejrzenia. Nie masz aby nic pilniejszego do roboty? Aktualnie nie. Więc proszę się nie wykręcać, tylko odpowiadać na moje pytania precyzyjnie i wyczerpująco. Wykonywany zawód? Wiedźmin. Zabójca potworów. Jednoosobowa działalność gospodarcza, sektor usługowy, rodzaj świadczonych usług, dezynsekcja, deratyzacja, demonstryzacja. Dalej. Czy kiedykolwiek prowadził pan hurtową sprzedaż niewyprawionych skór krowich w okolicach Białego Sadu? To jakieś żarty? Oczywiście, że nie. Dobrze, dalej. Czy w obecnym roku podatkowym nabywał pan małże z intencją odsprzedania znajdujących się w nich pereł? Nawet jeśli, to co w tym złego? Artykuł 86 Kodeksu Cywilnego. Kto świadomie nabywa towar poniżej wartości rynkowej, podstępnie wykorzystując niewiedzę sprzedającego, podlega karze pieniężnej równej 200% zysku z transakcji. Brzmi znajomo? A teraz proszę odpowiedzieć. Handlował pan tymi perłami, czy nie handlował? Nie, nigdy czegoś takiego nie zrobiłem. Słowo Wiedźmina. A teraz ostatnie pytanie. Czy kiedykolwiek przywłaszczył pan sobie cudze ruchomości? To znaczy? To znaczy, czy kiedykolwiek wlazł pan do cudzego domu i zabrał stamtąd coś bez pozwolenia? A gdzie? Kodeks Wiedźmiński przecież zabrania. Cieszę się, że respektuje pan zobowiązania cechowe. A teraz proszę poczekać momencik. Odpowiedzi z kolumny B porównujemy z tabelą siódmą, uwzględniamy mnożnik dla trwale bezdzietnych, ulgę 7,3% z tytułu ryzyka zawodowego. Wszystko się zgadza. Co do korony. Doprawdy jest pan wyjątkowo uczciwy. Z grzeczności nie zaprzeczę. W tych czasach obywatelskie cnoty to rzadkość. Trzeba je zatem nagradzać. Proszę. Co to jest? Dyplom praworządnego płatnika. Sugeruję go sobie oprawić i powiesić na ścianie na jakimś honorowym miejscu. Gratuluję. Wieczny ogień z tobą. Nie spotkaliśmy się przypadkiem w Lockmuir? Witam znowu. To co? Masz dla mnie jakieś ciekawe zamówienie? Pokaż mi swoje towary.
Bywaj. Przed potworami bronią nas łowcy czarów. W wiecznym ogniu spłonie. Co dla szanownego? Jedź, Płotka! Trzymaj się ode mnie z dala. Jak będę duży, zostanę ze śnikiem. Chcesz sprawiedliwości? Wydaj mi wiedzę. Są dwa miecze? Głupia, czy co? Przyszedłem porozmawiać o zleceniu. Zleceniu? A tak, podpisywałem coś takiego. Ponoć jakiś stwór atakuje samotnych przechodniów i porzuca ciała w oksenfurskich rynsztokach. A czemu sami się tym nie zajmiecie? Bo musimy wygrać tę pierdoloną wojnę i nie mamy czasu na wycieranie rynsztoków? Najpierw porozmawiajmy o wysokości nagrody. Jak się spiszesz, nie będziesz narzekał. Redańska armia to nie banda obdartusów, których nie stać na wynajęcie wiedźmina. Widzę, że poszedłeś po rozum do głowy i zaczynasz mówić do rzeczy, ale to jeszcze ciągle za dużo. No dobrze. Tyle mogę ci zapłacić, z czystym sumieniem. Wezmę zlecenie, ale muszę poznać więcej szczegółów. Dowiesz się wszystkiego, co wiem. Chciałbym obejrzeć ciała ofiar. Trupy jak trupy. Gdy obejrzę rany, będę wiedział, jaki potwór ich zabił. Zapytaj naszego Konowała, czy ciała są już spalone. Pewnie siedzi w tej chacie nad rzeką, gdzie urządzili kostnicę. Są jacyś świadkowie? Ktoś widział te bestie? Jakaś kobieta przeżyła atak. Powiadają, że od tamtego czasu nie trzeźwieje, więc szukałbym jej w karczmie w Oksenfurcie. Nie będzie żadnych problemów z nagrodą, prawda? Nie będzie. Chcę to mieć z głowy. Dalej! Proszę, wiedźmin. Strzyj czerwony z czerwonym, żółte z żółtym, białe z białym. Bardzo zabawne. Ty jesteś medykiem? Chciałbym obejrzeć ciała ofiar bestii. A tak, jeszcze nie kazałem ich spalić. Zamierzasz przeprowadzić autopsję? No może już ją zrobiłeś? A po co? Żebracy i lumpy. Wszyscy śmierdzieli tanim winem. Mogę rzucić okiem na te zwłoki? Nie chcę, żebyś tu się szwendał. Mam wrócić z rozkazem na piśmie? Ja pierniczę jak inomolny. Masz tu klucz do kostnicy. Idź i oglądaj do woli. Normalnemu człowiekowi postawiłbym diagnozę anemia, ale ty normalny nie jesteś. Był zalany i ktoś ściągnął go po bruku. Ma ślady kłów na szyi. Wampir ssał jego krew.
Ugryzienie wampira i mocna woń alkoholu, jak poprzednio. Czyli czerwony z czerwonym, żółte z żółtym, białe z białym. Bardzo zabawne. Naprzód! Im szybciej nasi chłopcy czarnych pobiją, tym szybciej do... Jedź, płotka! Płotka, nie tak szybko. Może postawisz butelkę ofierze bestii? A opowiesz mi o ataku potwora? Bez kolejnej butelki nie dam rady. Myślę, że powiesz mi wszystko, co chcę. Bez kolejnej butelki. Tak, powiem. Wychodziłam wtedy z karczmy. Możliwe, że wypiłam trochę za dużo, ale na pewno mi się nie przywidziało. I wtedy coś w zaułku nazwało mnie po imieniu. Było ciemno i nie widziałam tego czegoś, ale to na pewno nie był człowiek. Skąd pewność? Po prostu wiem. To coś złapało mnie za rąbek spódnicy, ale udało mi się wyrwać i uciec. Tylko tyle? Niewiele widziałaś. Ty też mi nie wierzysz? Pierdol się. Wybaczcie. Te kocie oczy. To diables. Wczoraj znaleźli kolejnego trupa, wyssany do ostatniej kropelki. Została sama skóra i kości. Cholera, strach na ulicę wychodzić. Tylko ten rum i rum, gorzały bym się napił. A bestia tylko bogata. Do mnie, ludziska, do mnie! Ale jak to? Co potworowi za różnica, czy ktoś biedny, czy zamożny? Może inaczej mu smakuje? Nie, wiesz, ryba, co w mule żyje, też ma inne mięso. W sumieniu. Ale numer! O, psik! Jego wysokość Ratomit to król srogi, ale sprawiedliwy. Znoszona bransoleta. Pod pozłotą widać srebro. Za duża na kobiecą rękę. Raczej napastnik ją zgubił. Obrażenia na ciele ofiar i zamiłowanie do biżuterii wskazują, że to katakan. Wampir lubi krew pijanej. I to jest sposób, żeby go zwabić. Spotkaliśmy się przypadkiem w Lockmuy? Nietrzeźwych gołowąsów, woźnych i żaków z bursy filozofów nie obsługujemy. A wyglądam ci na kogokolwiek z listy? Zawsze warto się upewnić, żeby wszystko było jasne. A co takiego zrobili ci żacy z... Nie mówmy o tym, dobrze? Co podać?
chce się uchlać jak świnia, koniecznie tanim winem. Kłopoty z dziewczyną, czy nieudane interesy? Żadna z tych rzeczy, po prostu taką mam pracę. Ale należność muszę przyjąć z góry. Dolewaj. Kubek ma być cały czas pełny. Tylko łowcy się tobą zainteresują! Pierwsza panna z wichowara, zawsze rada iść na siano. Druga panna z wichowara, daje chłopcom tylko rano. Dokąd się wybierasz, bratku? A co ci to obchodzi? Jesteś w strefie działań zbrojnych, a naszym zadaniem jest ściąganie podatku wojennego. Mi się zdaje, że zbieracie na wódkę. Ciekawe, czy będziesz taki pyskaty, jak oskarżymy cię o szpiegostwo. Płać i nie gadaj! Nie dam wam złamanego grosza. Mówiłem, że szpieg. Aresztujemy cię w imieniu dobrego króla Radowida. Próbować zawsze możecie. Co tu się dzieje? Melduję, że zatrzymaliśmy podejrzanego osobnika. Szpiega. Wiedźmina byłby taki szpieg, jak z ciebie przyzwoitka. Jeżeli jeszcze raz przyłapię was na wyciąganiu pieniędzy, to traficie na front. I to na wschodni. A ty, Wiedźminie, masz mi się tutaj nie kręcić. Zrozumiano? Dzięki, bywaj. Trzecia panna nie ma zasad, zawsze łasa la kutasa. Co to ma znaczyć? Chamstwo i degrengolada! Upadek obyczajów! Dobrze, dobrze, dobrze. Chodź tu, wywłoko. Będę pił twoją krew. Chodź, nie pierdol. Jestem. Tu jestem. Gdzie jest ten przeklęty katakan? Słyszę go. Gdzie leziesz? Kieruję się do chatki nad rzeką.
Zabiłem potwora, który mordował mieszkańców. W mieście grasował katakan. Prawdę mówisz? A co to takiego ten cały katakan? Wampir wyższy. Bardzo ciekawy przypadek. Z jakiego powodu takie bydle może być ciekawe? Zdradzał zamiłowanie do alkoholu i miał niezwykle rozbuchane ego. Najważniejsze, że szlak go trafił i chwała ci za to, Wiedźminie. Bywaj. Teraz się zatrujesz 3 funtami stali. Cholera by was wszystkich. Warto się tu rozejrzeć.
Kryna bym pierdolnął. Warto się tu rozejrzeć.